Słuchajcie, mamy nową aktualizację w Counter-Strike'u Global Offensive i to nawet taką sensowną, nawet taką, która cokolwiek wnosi, więc postanowiłem, że dzisiaj poruszymy ten temat, a wszelkie informacje odnośnie turnieju będą już jutro. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale już mamy powyżej 20 drużyn, także jeżeli jeszcze zwlekasz zapisem, to śpiesz się koniecznie. A więc wchodzimy sobie na bloga, jak możemy tutaj zobaczyć, z dniem 23 maja pojawiło się tutaj kilka ciekawych rzeczy. Szczerze powiedziawszy, te mnie szczerze nie interesują. Interesuje mnie tylko i wyłącznie ten zapis, a mianowicie doszło tak na dobrą sprawę, doszła nowa kapsułka, doszła kapsułka czempionów, czyli drużyny, kto oczywiście wygrała Majora, czytaj w tym przypadku był to oczywiście Face Clan. Jak możemy zobaczyć, klasycznie 50% dochodów zostaje przeznaczone na rzecz tej to organizacji. Okej, fajnie, milusia, jak zawsze klasyka nic nas nie zaskoczyła. I to jeżeli sobie patrzymy, możemy znaleźć niektóre takie to właśnie kapsułki. Tam dardam. Tak ją tutaj widzimy, tak ona tutaj wygląda. Oczywiście na rynku z nimi jeszcze nie mamy tego 7-dniowego trade-locka. Oczywiście, że tam trade-ba nazwał jak chciał. Tak jak możemy zobaczyć, że mam oczywiście tutaj autografę zwycięskiej drużyny, czy jak to było Face Clanu. Szczerze, nie różnią one się zbyt wiele od właśnie to tych zwykłych, powiedzmy sobie, naklejek, co według mnie jest osobiście bardzo, bardzo słabe. Jak możemy zobaczyć, one tutaj z tyłu mają taki niebieski, jakby on, to widzicie, taki niebieską właśnie kulę ziemską, coś takiego, taki niebieski globus, granatowy globus, coś takiego. No i to jest jedyne, czym one się różnią. No i przepraszam, że mamy tutaj dopiska champion oraz oczywiście ten złoty jakby tak na dole, bo tutaj normalnie on jest czarny. Czy mi się to podoba? Szczerze nawet tak. Czy według mnie powinno być coś więcej? Według mnie zdecydowanie. Według mnie fajnie, jakby te naklejki się czymś bardziej różniły, tak żeby po prostu z kilometra było widać, że oto jest ta naklejka czempionów i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, jakby to był taki właśnie item, taki dość nie tyle co limitowany, to taki po prostu bardzo odróżniający się od reszty. Według mnie to miało duży sens i to by miał naprawdę miał gigantycznie znacznie kolekcjonerskie też. Bo zakładając sytuację turbo, turbo przyszłościową, kiedy to wiadomo, już po tym majorze będzie dawno i przykładowo taki Rain chociażby skończy karierę, czy będzie go w innej drużynie, wtedy fajnie po prostu mieć tam naklejkę akurat w momencie jego największego triumfu. Przykładowo, jeżeli ja chciałbym mieć naklejki Cloud9, to oczywiście chciałbym z tego turnieju, gdzie to właśnie wygrali majora, no i po prostu bym kupował z nich. Jeszcze jakbym miał możliwość, żeby właśnie byli uwiecznieni jako czempioni, to już w ogóle miałoby to super znaczenie. To tyle chyba kończąc kwestię designu, bo znaczy jest turbo, turbo subiektywna. Tak na tą sprawę bardzo podobnie było przy okazji Sztokholmu, więc jakoś turbo zaskoczenia nie ma. Okej, no zdarza się i tak. Co to jeszcze warto powiedzieć, to to, że jeżeli sobie wejdziemy na tą kapsułkę, możemy zobaczyć, że niektórych jest więcej, niektórych mniej tych oczywiście naklejek, ale mniej więcej wszystkie trzymają podobny fason. To nie jest tak, jak mieliśmy przy okazji Sztokholma, że tam Simpla było i było, a tych elektroników i tak dalej było dużo, dużo mniej. Także jak możemy zobaczyć, że na chwilę obecną tutaj Twist się wysuwa na prowadzenie, 30 takowych sztuk, a tutaj najmniej będziemy mieli chyba Robsa, 20 zaledwie, no okej, zdarza się i tak. Oczywiście klasyczny podział, czyli złoto, holosy, te nowe glitary, czyli takie błyszczące i oczywiście jeszcze papierowe naklejki również mamy. To wszystko wygląda jak najbardziej spoko, widzimy, że pomimo, że te kapsułki wyszły teraz, to ceny niektóre już dosłownie sięgnęły dna. No bo to są papierowe, takie zwykłe, klasyczne. Możemy zobaczyć supply'owo, że też tutaj troszkę tych kapsułek zostało przemielonych, bo biorąc pod uwagę, że tych właśnie samych to papierowych na markecie mamy już około prawie że 2500, coś takiego na szybko licząc, czy 2000, no to to już troszeczkę o czym świadczy. Według mnie ciekawie mogą wyglądać holosy i glitary, gdyż one tutaj widzę, że się odróżniają troszeczkę. Ta szata kolorystyczna jest trochę większa niż przy złotych, co też jest trochę logiczne. I po prostu myślę, że one mogą dość ciekawie wyglądać. Tak jak połączenie jakiegoś bordowego z tym niebieskim. No okej, co kto lubi, co kto lubi. Wiadomo, chciałem się na chwilę obecną zastanowić, jaka może być przyszłość tych to właśnie itemów. I tutaj popatrzę sobie na Sztokholm tak na dobrą sprawę. Nie wiem do końca, czy to jest aż tak dobre porównanie, biorąc pod uwagę fakt, że tutaj mamy Navi, tu mamy Face Clan. Także tak porównując to jeszcze okej, bo fanbase'y są, bym powiedział, dość podobne pod względem jakby wielkości i pod względem jakby historii całej organizacji i tak dalej, i tak dalej. To też jest dość ciekawe. No tylko, że tutaj mamy tego Simpla, nie? Tego, no wiecie, boga Counter-Strike'a, który ma gigantyczne rzesze fanów, chyba największe na całym świecie. No i też to możemy zobaczyć, że jego zdecydowanie cena o tym świadczy, to, że ich jest zdecydowanie najwięcej. Także pod tym względem na pewno te kapsułki się będą mnóżniły. Na chwilę obecną możemy zobaczyć, że cena takowej kapsułki to jest 40 eurocentów, co jeżeli sobie szybko przeliczymy, to będzie około 2 zł. Także około dwukrotność już idzie na niej zrobić. Chciałem sobie jeszcze szybko tutaj rzucić okiem na wykres. Jak możemy zobaczyć, to znowu mam dolary, to znowu mam dolary, czyli mam eurocenty, potem złotówki, teraz dolary. No muszę to wybaczyć. 44 centy, a podczas promocji mogę się kupować za te 26. Jakichś większych pików też tutaj nie było. Jak będą sprawy, to nie była jakaś niesamowita informacja. Możemy zobaczyć, że jeżeli chodzi o supply, 20 tysięcy na markecie, co wygląda dość ciekawie. Same oczywiście autografy. No okej, co mogę powiedzieć więcej o Antwerpii? No to było do przewidzenia, właśnie to było wręcz pewne, bo oni to gdzieś tam napisali w tym infie, które było właśnie po Antwerpu, że te kapsułki zostaną dodane. Tak jak najbardziej spoko, jak najbardziej w porządku. Co można powiedzieć więcej? Jaka będzie tego przyszłość? Ciężko stwierdzić. I trzeba patrzeć na pewno na supply, gdyż mam wrażenie, że one tutaj mogą odegrać dość znaczącą rolę, jeżeli chodzi o inwestowanie właśnie w te przedmioty. I trzeba jeszcze na pewno uważać na jedną kwestię. Jaką jest oczywiście promocja, tak? No tak, kapsułka jednocześnie utwierdziła nas w tym, że ta promocja nie będzie miała miejsca za tydzień, za dwa, to już takie, no najprawdopodobniej
prawdopodobnie. No patrzcie, to jest nielogiczne, tak, jeżeli teraz wprowadzają produkt 2450, dlaczego mieli go za kilka dni przeceniać? Muszą poczekać, aż on się teraz normalnie sprzeda w normalnej cenie, na ten sposób skocić kasę, a później go przeceniać. Także myślę, że tutaj 2-3 tygodnie to będzie taki optymalny okres, kiedy to właśnie powinniście się spodziewać promocji. Takie kolejne info małe ze strony Valve, bym powiedział, właśnie taka mała podpowiedź dla nas. Jeszcze takim news tam boku, z którym się chciałem z tobą podzielić, najprawdopodobniej kolejny major, który zobaczyłem przy okazji Counter-Strike Global Offensive, będzie miał miejsce w Rio, gdyż takie właśnie tutaj zostało wideo zamieszczone. Z jednej strony możemy pomyśleć, że to jest coś a la mapa, z drugiej strony też nie wiadomo, co to jest, no bo też to jakiegoś większego informacji nie ma, po prostu jest jakaś muzyczka, która leci przez 3 minuty i jest taka to właśnie grafika, więc tutaj też nie ma co jakby spekulować, czegoś tutaj niesamowitego spodziewać. Aczkolwiek z drugiej strony, patrząc troszeczkę wstecz, możemy zobaczyć, że miał być coś takiego jak ESL One Rio 2020, tylko że wtedy wiadomo przez co został on, jak możemy zobaczyć sobie tutaj, o, odwołany. Także się nie udało, tak? A teraz jak możemy zobaczyć, to jeszcze raz przez ESL właśnie jest postawany, że CS Rio, także to by nam właśnie mogło dawać jakąś taką małą informację, małą przesłankę o tym, że kolejny major wydarzy się właśnie tam, co jest bardzo ciekawe, będzie to pierwszy major w Ameryce Południowej, także zdecydowanie nie mogę się na to doczekać, będzie na pewno ciekawe wydarzenie. Także pamiętaj, żeby wbijać koniecznie jutro, godzinę 17:30 będą odpowiedzi na wasze pytania, będzie dodatkowe info, ale pamiętajcie, żeby zapisywać, bo naprawdę miejsca powoli zaczynają się kończyć.